Pani w moim wideo, zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was filmik z pytaniami i odpowiedziami. Także jeśli macie ochotę obejrzeć takie wideo, to zapraszam do oglądania. Tutaj jednym z pytań widzę jest, co zainspirowało Cię do założenia kanału. To bym powiedziała po prostu, że ja mam nerwice, ja nie mogłam tak siedzieć, po prostu musiałam sobie znaleźć jakieś zajęcie i stwierdziłam, że może to byłby dobry pomysł, żeby po prostu zająć sobie na pewien czas po prostu myśli wszystkie i nie myśleć o tych problemach. Dalej, czy mam chłopaka? Tak, mam chłopaka. Może nie będę wchodzić w szczegóły, bo nie wiem, czy sobie tego życzy. W każdym razie, tak, Radosław. No, także jeżeli porozmawiam z nim, jeśli wyrazi zgodę, to może coś więcej opowiem o naszej relacji, bo też w ciekawy sposób się poznaliśmy, także może niebawem o tym opowiem. Jeśli wyrazi taką chęć. Czy posiadam jakieś zwierzę? Planujemy kupić psa, czy wziąć ze schroniska. Zawsze mi się marzył, zawsze chciałam. W domu rodzinnym nie miałam, a zawsze mi się podobały. Powiem Wam szczerze, że nie przepadam za kotami. Denerwują mnie, są wredne. Jeszcze mam uczulenie na sierść, także zawsze za psem, nigdy za kotem. I tak to wygląda. Co my tu mamy dalej? Jaki masz rozmiar buta? Powiem Wam, że ja jestem wysoką osobą i mój rozmiar buta to 41. Także znaleźć jakieś fajne szpilki, żeby nie wyglądały jak babcine buty, no to trochę zajmuje, ale tak to wygląda. Co my tu mamy dalej? Wiecie, ja będę tak robić z przerwami te odpowiadanie, bo muszę tutaj sobie znaleźć. Jakie masz hobby? Moim hobby jest na pewno astronomia, fotografia. No i teraz robienie tych filmów na YouTube też stało się moim hobby, także sprawia mi to przyjemność i jest fajnie. Dodatkowo lubię Transformersy. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że trochę mam fazę na punkcie tej całej serii, tych wszystkich rzeczy. Także tak to wygląda. Patrzymy, co jest dalej. Już znajduję. Jak zareagowali twoi znajomi na kanał? To też jest ciekawe pytanie. Powiem wam, że nie wszyscy wiedzą. Nie wszyscy wiedzą i ci, co wiedzą, to zareagowali dobrze. Bardzo im się podobają moje wideo, czy moje filmy. I tylko mnie napędzają do tego, żeby robić to dalej, także ogólnie pozytywnie. I pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Tak. Następna rzecz. Zobaczmy. No, wiecie, to te pytania się powtarzają. Kiedy masz urodziny? 7 sierpnia w wakacje. W zeszłym roku właśnie urodziny byliśmy nad morzem i powiem Wam, że to były moje najlepsze urodziny w życiu, w ogóle plaża. Ja jestem takim człowiekiem, że ja bardziej wolę Mazury. Jakoś zakochałam się w Mazurach. Ale byłam nad morze właśnie i tak mi się podobało, naprawdę mówię Wam. Zupełnie inaczej zupełnie człowiek funkcjonuje, jak jest w innym środowisku. Zobaczmy dalej. Kurde, te pytania. Kim jesteś z zawodu? Ja powiem Wam tak. U mnie to kariera zawodowa to wygląda tak, że ja jestem wykształcona na wizażystkę i stylistkę paznokci, a moją pasją jest fotografia, więc pracowałam trochę w fotografii. A później tak wyszło, że z doświadczenia jestem sprzedawcą, doradcą klienta i tak wygląda moja po prostu ścieżka zawodowa, że poszłam na doradcę klienta. Także tak to wygląda. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam starszą siostrę. Czekajcie, niech ja policzę. 32 lata ma. Nie wiem, poczekajcie, tylko ostrość sprawdzę. 32 lata ma. Także też pozdrawiam, się ogląda. Pewnie nie ogląda, bo jeszcze o tym nie wie. Dobra. Powiem wam, że jeśli chodzi o informowanie rodziny, jeśli chodzi właśnie o kanał, to jeszcze się do tego nie przyznałam. Powiem wam, że no. Z rodziną to różnie, a ktoś jest wiekowy, to nie zawsze zrozumie. W każdym razie patrzymy dalej. Jaki był twój pierwszy film? No to jeżeli zajrzycie na kanał, widzę, cały czas ostrość gubię. Jeśli zajrzycie na kanał, to zobaczycie, że moim pierwszym filmem był właśnie film o pielęgnacji i serdecznie was tam odsyłam, bo dużo fajnych kosmetyków i tanich w nim pokazuję. To jest to. Zobaczmy, co my tu mamy. Aha, w ogóle jeśli chodzi o konkurs, czy będzie jakiś konkurs?
na kanale. Jeśli mój kanał będzie miał 100 subskrypcji, to na pewno pojawi się jakiś konkurs i na pewno będzie jakaś nagroda. Także subskrybujcie, to na pewno się Wam to opłaci. Co my tu mamy? Wiecie, tak szukam spontanicznie. I tutaj są na przykład takie pytania, co wolę. I na przykład jest, czy wolę wieś, czy miasto. I powiem Wam, że bardziej wolę miasto, dlatego że ja jestem osobą, która lubi ten rozwój technologiczny, lubi jak jest szum samochodów, lubię po prostu jak jest dużo ludzi, bo na wsi to jednak jest spokojniej i nie do końca się tam odnajduję. Także to by było to. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Jakie lubię kwiaty? Najbardziej różowe róże, bądź tulipany białe. Także takie mi się najbardziej podobają. Zobaczmy. Czy byłaś za granicą? Powiem Wam szczerze, że jedyne co pamiętam z zagranicy, to że byłam na wycieczce szkolnej w podstawówce, no, w Czechach, promem. Przepłynęliśmy promem właśnie z Wrocławia do Czech. Przeszliśmy się kawałek po okolicy tamtej i wróciliśmy na prom i wróciliśmy no jakby do Polski, także no wycieczka powiem mam no taka sobie. Teraz marzy mi się Wiedeń, marzy mi się Norwegia, Austria, ale to wiecie, wszystko jest kosztowne. Także myślę, że to po prostu z biegiem czasu może się uda. Jaki jest twój ulubiony serial? Powiem wam, że uwielbiam Inną. Właśnie taki amerykański serial. O takiej nastolatce, która ma tam perypetie miłosne i w szkole się dużo też dzieje i jej nie lubią i tak dalej. Także to wam polecam. I jeszcze, czy jakiś serial wam polecam? No, Gra o Tron, wiecie, no. Walking Dead, jeśli ktoś lubi takie bardziej mocniejsze klimaty, to tak. Mój ulubiony film to oczywiście Transformers, no, wiecie. Spider-Man mi się bardzo podobał. Wszystkie takie o superbohaterach bardzo lubię filmy. Co my tu mamy? Co my tu mamy dalej? Powiem wam, że no naprawdę nie przygotowałam się jakoś tak solidnie, ale. Czy masz jakieś alergie? Tak, mam alergię na orzechy włoskie, nie mogę ich jeść, bo normalnie, no wiecie, by mnie już to dawno nie było. I dużo, dużo też właśnie na wiosnę, jakieś pyłki drzew, sierść kota, wiecie, takie różne rzeczy. Na kurz alergię mam. Co jeszcze? No i przede wszystkim mam nietolerancję właśnie na mleko, na rzeczy z mleka, na właśnie nie mogę rzeczy jeść z mąki różnej, nie mogę jeść owoców. Także za niedługo, pewnie za miesiąc albo dwa, wybiorę się do dietetyka, żeby to jakoś usystematyzować, bo ogólnie jest źle. Jeśli chodzi o moje odżywianie i nie wiem, jak to ogarnąć i po prostu tak to wygląda. Jeśli chodzi jeszcze o choroby, no to AZS, atopowe zapalenie skóry i nerwica lękowa. Z odłamami do depresji i z odłamami do kompulsywnego objadania się. Także jeżeli chcecie więcej wiedzieć na ten temat, to odsyłam Was też do moich filmów, bo tam też jest dużo nerwicy, także serdecznie zapraszam. Cały czas tracę ostrość. Ale trudno, mam nadzieję, że to jakoś zniesiecie, bo się ruszam i po prostu aparat wariuje. Lecimy dalej. Jak długo jestem razem z facetem? Czekajcie, niech ja pomyślę. My się znamy ponad rok, a jesteśmy razem chyba 3 miesiące? Nie, poczekajcie. No, coś koło tego. Ale rozumiemy się po prostu perfekcyjnie, no wiecie. No wiadomo, kłócimy się, różnie bywa, tak? Trudno. Trudno czasem się dogadać, ale ogólnie to jest takie, wiecie, czuję, że to jest taka przyjaźń połączona z miłością. No, dobry wybór. No, także pozdrawiam Radzia. Z tego miejsca mówię, że to obejrzy. W każdym razie patrzymy dalej. Co my tu mamy? Jaka jest twoja pasja? No to astronomia, tak, fotografia, wiecie, tak jak wam mówiłam, to bardzo silnie, no i też makijaż, też właśnie rzeczy związane z makijażem. Ale u mnie na kanale nie będzie jakichś tutoriali makijażowych, bo ja nie chcę, żeby mój kanał tak się po prostu w tą stronę szedł. Jeśli chodzi o to, na przykład, jakie są moje ulubione rzeczy do jedzenia, no to uwielbiam zupę pomidorową, uwielbiam rosół.
Co ja tam jeszcze lubię? Pierogi, mimo że nie mogę ich jeść. No ale wiecie, no tak jak pamiętam z tych moich 27 lat, to wiem, że to najczęściej jadłam. No i przede wszystkim słodycze. Słodycze po prostu mam taką słabość do słodyczy, naprawdę. Wszystkie rzeczy z czekoladą, z jakimiś kremami, no wiecie. A niestety, jak są to nietolerancje, to trzeba sobie odmawiać. No ale cóż poradzić, takie życie. Jedziemy dalej. Wszystkie widzę tutaj pytania się co jakiś czas powtarzają. Jeśli chodzi w ogóle o moją edukację, jak ona wyglądała, no to ja skończyłam liceum informatyczne. Chciałam iść na politechnikę, ale z racji właśnie nerwicy i tego wszystkiego, co się działo, no to jakby byłam zatrzymana w tym. Teraz na ten przyszły rok, może na jesień, pójdę właśnie do szkoły takiej, wiecie, policjalnej czy jakiejś takiej weekendowej i chcę po prostu przysiąść, chcę pójść właśnie na typowo informatyczne, na informatyczny kierunek, może na jakieś programowanie, może na jakieś, wiecie, no, żeby po prostu jakieś graficzne rzeczy. Chcę po prostu pracować przy komputerze. To jest moje marzenie i mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, jedziemy dalej. Ile ten filmik już trwa? 12 minut. Dobra, to jeszcze możemy sobie trochę pogadać. Co my tu jeszcze mamy? Wiecie, no ja tak będę robić takie pauzy, bo nie miałam takiej listy po prostu. Aha, czy lubisz dzieci? Powiem wam, że uwielbiam dzieci, zwłaszcza jak są nie moje. To powiem wam, że uwielbiam się z nimi bawić, uwielbiam z nimi rozmawiać, zwłaszcza takimi malutkimi noworodkami, tymi 1-3, wiecie, lubię. Czy planuję swoje dzieci? Chciałabym. I na pewno będę miała dwoje. Może trójkę, nie wiem, zależy jak mój organizm to przejmie, ale powiem wam, że z racji właśnie nerwicy i tego, że czasem trudno mi ogarnąć samą siebie, to na razie się z tym wstrzymuję, no bo wiecie, ja mam 27 lat i już mój wiek wskazuje na to, żeby może zajść w ciążę, ale na razie tego nie widzę, ale nie wykluczam. Może za jakiś czas, może to jeszcze przemyślę po 30, wiecie. Co my mamy tutaj dalej? Myślę, że pytania ciągle się powtarzają. I ciężko mi coś wybrać, powiem wam. Ale dziękuję za podesłanie pomysłu, bo dzięki temu mam po prostu możliwość nagrania czegoś. Wiecie, ja po prostu zmienię stronę i znajdę sobie tutaj. O, jaką lubię muzykę? To też jest ciekawe pytanie. Ja ogólnie mam takie dwa tory, jeśli chodzi o muzykę. Lubię bardzo rocka, ale takiego amerykańskiego. Takiego bardziej lżejszego. Lubię też klasyki lat 80., właśnie jak Queen. Czy właśnie Queen to jest w ogóle mój ulubiony zespół w ogóle ever. Także powiem wam, że to lubię. I drugi odłam to jest muzyka elektroniczna, czyli typowe takie dźwięki, wiecie. Coś jak dubstep, jak ten, no jak to się nazywa, drum bass. No wiecie, te osoby, które lubią elektronikę, to wiedzą o co chodzi. Co my tu mamy? Ulubiony kolor? Ulubiony kolor. Wiecie, no. Chyba szary. Bo jest taki neutralny i można do niego wszystko dopasować. Tak myślę. Ile mi zajęło zapuszczenie włosów? Powiem wam, że ja, jeśli chodzi o moje włosy, to już miałam każdą możliwą fryzurę na głowie. I powiem, że miałam krótkie włosy, że miałam tutaj z tyłu jeżyka, taką długą grzywkę. I pamiętam, że to chyba ścinałam jakoś. Nie, jakoś w gimnazjum. No myślę, że tak z 7 lat, z 10 lat mi zajęło w ogóle, żeby mieć tutaj pod biustem taką długość, bo moje włosy nie rosną szybko, bardzo się łamią, bardzo wypadają. Ja ogólnie mam słabe włosy. I dlatego sobie po prostu kręcę, dlatego kombinuję, żeby one w ogóle miały jakiś ład, chociaż dzisiaj no to są nieładzie. Dobra. Powiem wam tak. Ulubiony sport? Uwielbiam koszykówkę. Kocham po prostu koszykówkę. I oglądać, i grać w koszykówkę. Ping-ponga lubię grać, badmintona. Co jeszcze? Niech ja się zastanowię. No to chyba na tę chwilę to tyle. I jeśli chodzi o oglądanie samego sportu,
No to na pewno piłka nożna, jakieś takie mecze, chociaż nasza reprezentacja to, wiecie. A taką zagraniczną to chyba lubię tą paryską drużynę. Teraz zapomniałam oczywiście nazwy. No wiecie, tam Griezmann gra. Jeśli ktoś wie, to o co Kaman, to skojarzy. Patrzymy dalej. Imię pierwszej miłości. Niech ja się zastanowię. Imię pierwszej miłości. Marcin. O, jeszcze w gimnazjum. Pamiętam, jak zatańczył raz ze mną na dyskotece w gimnazjum, to po prostu myślałam, że zemdleję. Taka byłam szczęśliwa. Widzicie, jakie to czasy piękne były? To już było tak dawno temu. Czy interesujesz się polityką? Nie, w ogóle nie oglądam wiadomości. W ogóle nie lubię, bo zauważam, że w samych wiadomościach są same negatywne rzeczy, a ja nie mogę po prostu słuchać takich rzeczy, bo od razu łapię doła, więc nie interesuję się polityką, nie jestem w ogóle po żadnej stronie. Nie interesuje mnie to po prostu. Czy jesteś rasistką? Nie. Jestem bardzo tolerancyjna. Uwielbiam po prostu inne kultury, inne kolory skóry. Bardzo mnie fascynują po prostu tacy ludzie i nie jestem rasistką. Patrzymy dalej. Czekolada mleczna czy gorzka? Mleczna. Chociaż też nie mogę jej jeść. Ale jak jeszcze jadłam, to wolałam mleczną. O, czy mam tatuaże? Mam. Jak na razie są trzy, ale będą dochodzić kolejne. Jeśli będą zainteresowane osoby właśnie filmem o tatuażach, no to mogę nagrać osobny film. Po prostu i wspomnę o tym i opowiem całą historię. Co, gdzie, jak, za ile. No wiecie. Wiecie, jak to jest. Patrzymy. 17 minut. Dobra, dojedziemy do 20 minut i myślę, że na tym zakończymy, bo też nie chcę, żeby to za długie było. Popatrzmy dalej, co my tu mamy. Wygrałaś w totolotka? Nie, jeszcze się. Chociaż czekajcie, kiedyś się zdarzyło 24 zł. Wygrać w totolotka, a tak to gram z drabki. Powiem wam, że uwielbiam grać z drabki. I w ogóle czasem muszę się hamować, bo sobie od razu myślę, że no nie, uzależnij się od hazardu, nie, zaprzestań. Nowy rok, nowe ja, nie będę kupowała zdrabek. I jak na razie w nowym roku nie kupiłam ani jednej. Ale w zdrabkach się zdarzyło wygrywać i 60 zł. Także no, powiem wam. Spróbujcie, spróbujcie. Czemu by nie? Zobaczmy. Co my tu jeszcze mamy? Ja ci tak szukam spontanicznie. Czy umiesz rysować? Jeśli chodzi o talent w ogóle do rysowania, czy jakiś taki plastyczny, to niekoniecznie. Lubię na pewno obrabiać zdjęcia w programie, bardziej tak, wiecie, cyfrowo, ale czy bym narysowała jakiś piękny portret, to raczej wątpię. Na plastyce to zawsze pomagały mi koleżanki rysować coś ciekawego, a tak to po prostu nie mam jakiegoś daru właśnie. Lubię pracę. Przerwało. Chyba za długo gadałam. Lubię prace ręczne, ale bo mnie relaksują, lubię kolorować i tak dalej. I to jest właśnie bardzo fajne na stres, takie kolorowanki. Ale nigdy jakoś nie miałam pasji takiej artystycznej może. Co my tu mamy jeszcze? Powiem wam, że tutaj większość tych pytań to jest bardziej dla takich młodszych osób. Czy śmieszą cię kawały o blondynkach? Powiem wam, że moja siostra jest blondynką. I powiem wam, że niektóre rzeczy w tych kawałach to się zgadzają. Jeśli chodzi o blondynki. Ale tak śmieszą mnie, nie uczuwam jakiegoś, wiecie, jakiejś wyższości, bo ja jestem naturalną brunetką i ten kolor nie różni się praktycznie wcale od tego, który mam z natury, bo jestem farbowana, ale jakby jest podobny. Więc wiecie, no nie czuję się jakaś lepsza czy coś, ale śmieszą mnie. W ogóle lubię żartować, lubię się śmiać, jestem pogodną osobą. Zawsze właśnie dążę do tego, żeby inne osoby się śmiały razem ze mną, żeby po prostu miały lepszy trochę humor. No i myślę, że na tym dzisiaj skończymy, dlatego że mój telefon już po prostu nie ma pamięci. Jeśli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, bądź was coś interesuje, to dajcie znać w komentarzu, to wtedy pozbieram to i może nakręcę za jakiś czas po prostu drugą część tego filmu. Za dzisiaj wam dziękuję serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, do kciuka. Zapraszam do kciuków. Trzymajcie się, pa pa.